Dzień dobry kochani, niestety witam się z wami ostatni raz, ponieważ oddaję kanał. Dokładnie tak, podpisałem całkiem fajną umowę, całkiem fajny kontrakt, w którym właśnie muszę ten kanał przekazać, a za to nowy prowadzący, myślę, całkiem fajnie będzie was tutaj zabawiał. No i zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. Nie mam zbyt dużo czasu, żeby się też pożegnać, bo po prostu kontrakt był podpisany dosyć chaotycznie, no i mam w sumie jeszcze 15 sekund, więc cóż, dziękuję wam za te wszystkie spędzone razem lata. Ja kanał oddaję i cóż, zapraszam serdecznie nowego prowadzącego właśnie w tym momencie. Halo, halo dzieciaki, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stajerna na moim kanale, moim nowym kanale. Dzisiaj będziemy sobie oglądali memy Stajerna, dokładnie tak. I słuchajcie, mam dzisiaj do pomocy misia Gburgbur, który będzie nam decydował, jakie dzisiaj memy będą nam się spotykały w internecie. Jeżeli misiu wydropi mleczko, to będą bardzo zabawne memy z Google Grafika. Jeżeli misiu wydropi monetkę, to memy będą strasznie słabe. Zobaczmy, misiu, co tutaj wydropisz. No cóż, misiu najwyraźniej miał problemy żołądkowe. Dobra kochani, a tak na serio, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Stajerna na moim kanale, w sumie filmie o Tajernie. Jak widzicie, mam nowe okulary. Tak naprawdę jeszcze ich nie mam, ponieważ są to plastiki zwykłe. Muszę jechać do optyka i sobie jeszcze soczewki kupić do nich, bo póki co mam chyba gdzieś tutaj takie szkiełko. Generalnie jestem strasznie ślepy na tym odcinku. Założyłem je specjalnie, żebyście mogli sobie ocenić, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Ja w sumie sam jestem ciekawy waszej opinii. Wygląda to w ten sposób, moim zdaniem jest kozacko. No ale to też zobaczymy jeszcze, co wy napiszecie. Na Instagramie już informowałem, że te okulary mam. Dzisiaj taki odcinek chaotyczny. Stwierdziłem, że jako, że mam nowe okulary, które oczywiście są podobne do okularów Gimpera, chociaż są mimo wszystko inne, są to w ogóle okulary Trąby Bomby, tak swoją drogą, dokładnie ten sam model, jakby bardzo mi się podobał, więc sobie go kupiłem. Rajbanki. Stwierdziłem, że skoro już tak bardzo przypominam znowuż Gimpera, a już mi się udało z tej łatki wyjść, oglądniemy sobie memy. I oczywiście to memy o Tajernie, ponieważ mam kanał Tajernowy. Super. Więc obejrzymy sobie memy o Tajernie i wpisujemy sobie w Google'a memy Tajern. No i oglądamy, słuchajcie, najśmieszniejsze memy, jakie tutaj są. O, proszę bardzo. Chodź na... nie, bo XPF Tajern. Takie śmieszne memy dzisiaj będziemy oglądali. To jest właśnie to, jakby... Google Grafika ma kompletnie najlepsze memy, nie? O, zobaczcie, tutaj na górze róże, na dole cierń. Od randek wolę grać w Pride of Tajern. Tak było. Witam, jestem prezydentem i stworzyłem Tajern, gdy dedam robię duże oczy. To są serio memy, nie? W sensie, jak piszecie w Google Grafika memy Tajern, to dokładnie to wyskakuje. To są najlepsze memy, których jeszcze chyba nie rozumiem. Heat to nie nick, heat to ryc w Tajern, 104 level. Aha. Zrobimy taki challenge. Ja mam tutaj wodę. W ogóle woda mi się bardzo przyda na te memy. Jak się ktoś zaśmieje, to przegrywa, dobra? To może być bardzo trudny challenge. Lecimy dalej. Powiedziałeś drut? Zbigniew, gramy w Tajern? Okej, ty tasujesz. Galowe postępy. Chyba już ich nie ma. Uwaga, ten mem serio jest w takiej grafice. Kamil wbił 40 level w tajern.pl. Zapomniał hasła do konta i do maila. To dalej są memy. Kiedy już 3 razy powiedziałeś WoW, zajebiście mordo, a typ dalej gada. A, to o mnie, dobra, nieważne. The Pride of Tajern, gra. Są najlepsze memy świata. Dobra, słuchajcie, może zmienimy trochę format. Weźmy sobie może grupkę na Facebooku, co? Jest grupka na Facebooku Tajernowa. Może zobaczmy, czy tam są jakieś śmieszne memy. W ogóle, korzystając z okazji, słuchajcie, zapraszam was serdecznie teraz w tym momencie na Discorda, który znajduje się w opisie, ponieważ kiedy to oglądacie, właśnie powstały dwie nowe zakładki. Zakładka memy i zakładka memy Tajern. Dwie zakładki, dokładnie tak. I myślę, że możemy sobie co jakiś czas po prostu wchodzić tam na odcinku i oglądać memy, które tam wysyłacie. Z tym, że są dwie zakładki, tak jak powiedziałem, i na memach ogólnych muszą być memy związane z YouTube'em, albo z moim kanałem najlepiej, to już w ogóle byłoby super. Po prostu, żeby nie były takie memy z czapy, wiecie, z Google Grafika, jakieś tam, nie? Takie słabe, że wiecie, jakieś tam, nie, śmieszne koty czy coś, nie? Tylko takie związane faktycznie z YouTube'em. Natomiast na memy Tajern, memesy po prostu o Tajernie, żeby zrobić taki osobny panel, żeby wszyscy rozumieli, o co chodzi. Myślę, że to będzie całkiem git, trochę kopiowanie od Gimpera, super. Teraz, jak się pytacie, dlaczego przybliżam tak web do monitora, to po prostu mam cały czas te plastiki na sobie, a nie jakieś szkła korekcyjne, nic nie widzę. Jestem całkowicie ślepy. Udało się, odbyliśmy podróż w czasie, ale który to rok? Zapytajmy tamtego gościa. Czy Tajern 3D wyszedł? Tak. Mamy 2030 rok. A, że premiera Broken Rags? A, kiedy 3D? Dobre, dobre, lecimy dalej. Laski. Faceci w ogóle nie potrafią czekać. Faceci. Tajern 3D. Tajern cię zgubi, zobaczysz.
Ogień nie może zniszczyć smoka. To dokładnie tak mi mówią wszyscy, którzy widzą, że nagrywam tę grę cały czas. I widzę, jak mi wyświetlenia spadają, to w ten sposób, nie? Dobra, kochani, przyznam się wam, że absolutnie nic nie widzę, więc ja sobie te okulary zdejmę, założę sobie z powrotem stare, żebyście przy okazji mieli też porównanie, jak to wygląda. Słuchajcie, tak naprawdę ten odcinek jest kompletnie z czapy, zdaję sobie z tego sprawę. Pozdrawiam wszystkie osoby, które wystąpiły w tych świetnych memach. Cóż, zrobimy sobie losowanie na smoczy gnat. Za tydzień wymyślimy sobie jakiś śmieszny film. Więc tak reasumując, zapraszam was serdecznie na Discorda, który jest w opisie. Tam możecie te memy sobie wstawiać. Zobaczymy sobie za jakieś 2-3 tygodnie, myślę, ewentualnie za miesiąc, i te memy przejrzymy sobie. A tymczasem się z wami żegnam, wbijajcie także na Instagrama, do zobaczenia, papa, cześć. Krótki odcinek, teraz jeszcze oczywiście losowanie na smoczy gnat, który był zapowiedziany w poprzednim odcinku. No i cóż, do zobaczenia, napiszcie, które są lepsze. Chyba te. Elo! Dzień dobry, witam serdecznie na losowanku jeszcze. Kochani, jestem w trakcie montażu, w sumie skończyłem już montować ten film, który oglądacie dzisiaj. Jakby on trwa 5 minut, zdaję sobie z tego sprawę. On trwał na początku prawie 20, ale ile można oglądać te same nieśmieszne obrazki, więc przedłużam go jeszcze teraz, jak tylko mogę, żeby chociaż trochę to wyglądało nieżałośnie, bo tydzień czekaliście na film. Tak czy siak, losujemy sobie dzisiaj smoczyk nad, oczywiście mieliście pisać swoje niki pod poprzednim odcinkiem. No i zobaczmy po prostu, kto wygrał. Jest to wszystko na żywo, więc spoko. Lecimy. Damian Oleksik, nick Drut X. Wygrałeś smoczyk nad, więc napisz do mnie na kopertę, to jest dosyć istotne. Pontonik YouTube albo ewentualnie La Ponton, więc sobie tam się ogarniam, jakby co będę cię jeszcze szukał, więc napisz, a ja się z wami jeszcze raz żegnam i jeszcze tak poczekam, aż te minuty trochę nalecą. Chociaż do tej jednej minuty jeszcze, żeby to losowanie trwało, bo jest katastrofa, nie? Ten film jest tak krótki. Jezus Maria. Aż wstyd go wrzucać, ale już rzucę, bo nie mam nic innego. Dobra, elo.